Ważny dzień dla Politechniki Opolskiej, bo dokładnie 40 lat temu była pierwsza obrona pracy doktorskiej w murach Politechniki Opolskiej na Wydziale Budownictwa ówczesnym. Dzisiaj kolejnych 14 doktorów odebrało swoje dyplomy w trzech dyscyplinach. Cieszymy się, ponieważ trzy dyscypliny dzisiaj, ale od nowego roku już będzie w sumie 10 dyscyplin, w których będzie można uzyskać tytuł doktora i doktora habilitowanego. Jest to duże osiągnięcie, duży sukces Politechniki Opolskiej i wierzę, że takie tempo rozwoju utrzymamy. Moja, powiedzmy, działka to jest badanie łożysk magnetycznych. Takie specyficzne urządzenia, które są wykorzystywane w maszynach elektrycznych, a tak właściwie wśród łożysk magnetycznych znowu jakaś specyficzna działka, która obejmuje łożyska z magnesami trwałymi. Stosowana przede wszystkim w nowoczesnych, wysokoobrotowych maszynach elektrycznych. Efektem pracy są dwa patenty, także myślę, że może któryś z tych patentów zostanie zastosowany. Doktorat pożarł mnóstwo czasu, tak naprawdę wszelkie obowiązki często były gdzieś zaniedbywane na rzecz doktoratu, dlatego tutaj muszę bardzo podziękować mojej rodzinie, szczególnie mężowi, za wyrozumiałość i wsparcie. Natomiast sam doktorat nie trwał, nie był jakoś mocno przedłużany. Ja zaczęłam doktorat w 2016 roku i w 2022 już byłam po obronie. Tutaj trzeba też zaznaczyć, że mieliśmy przerwę covidową, więc to też wpłynęło troszkę na takie delikatne przedłużenie. Natomiast no, doktorat był ogromnym wyzwaniem, wyczerpującym momentami. Dlatego tym bardziej dzisiaj z wielką radością odbieram ten dyplom. Uczucie jest niesamowite, ponieważ jest to ta chwila właśnie docenienia, że jednak lata pracy dały się poznać, że jednak warto było, że jednak warto się starać, warto pracować. A dalsze plany są cały czas realizowane. Na chwilę obecną kolejne publikacje są udostępnione do renomowanych czasopism, i to nie krajowych, a nawet zagranicznych. Kolejne badania w zakresie wymienników ciepła. Jest to naprawdę szerokie spektrum, które można dalej opracowywać, dalsze możliwości. Naprawdę temat jest jeszcze na chwilę obecną mało znany i można w szerokim zakresie jeszcze ten materiał przebadać. Prestiżowa nagroda została przyznana za osiągnięcia w zakresie wykorzystania wirtualnej rzeczywistości w rehabilitacji. Jest to obszar, którym się zajmuję od około 7 lat. Najwyraźniej w czasach COVID-u, pandemii COVID-owej zostało to dostrzeżone jako dobre rozwiązanie promujące podtrzymanie albo odzyskanie potencjału zdrowia, który z powodu pandemii został zaburzony.